Jak tam, synek? A z czym, mamusia? No z egzaminem. A mamuś, poszło jak poszło. Nie ma co się przyjmować. Tak? Będzie dobrze, a jak nie, to się poprawi. No w sumie masz rację. Nie ma co się przyjmować. Ty pozytywny chłopak jesteś. Córeczko, co ty jakaś taka jesteś smutna dzisiaj? Co się, córe, nie stało? Nic! No córeczko, coś mi też się stało. Jestem beznadziejna! Wszystko jest tak! Wszystko jest... Nie znam tego! Ale nie co? Znam tego! No egzamin poszedł jak zwykle beznadziejny! Córeczko, to tylko egzamin! Spokojnie! To przez ciebie, bo ty mnie stworzyłeś! Mail? Zwolnili mnie z pracy. Jeju. Przez mailek nowocześnie. Dziękuję za spędzony wspólnie czas. Będę mógł się rozpinać i znaleźć nową pracę. A może w ogóle zmienię branżę i zacznę coś nowego? Język fajnie. Dobra, czas wejść na pracuj.pl. Beznadziejna, ale bez przesady. Jakieś może wypowiedzenie, hello? Nie no, co ja teraz zrobię? Przecież ja pracy nie znajdę. Jezu. Żeby przez maila? Masakra! I traktują mnie jak jakieś gówno. Nie no, co ja teraz zrobię? Przecież ja pracy nie znajdę. Wyląduję pod miastem. Boże, nie wiem, co jest. Nie no, muszę wrócić do rodziców. Najgorzej! Zobacz balkon! Piękny widok! Wow. Tylko uważaj, nie spadnij! Wow. Nic się nie stanie! No i zobacz, tutaj otworzyłem drzwi, zobacz jaki tam jest widok super! Zwariowałeś. Z balkonu! Nie, to jest nie szyba, ona jest bezpieczna, dasz radę, wejdź sobie, nic się nie stanie! Jezu, to się zawali! Nie, nie zawali się! Spoko, Matylda! Ale po co mi ten widok? O, jakiś obleśny widok, nie chcę tam patrzeć! No zobacz jaki tam jestem, zobacz z dołu, to jest szóste piętro, więc widać... Zwariowałeś! Może zajmijmy stąd! Ten bez sensu są takie balkony, po co one są? Przecież ja zaraz stąd zlecę, bo... Dasz radę, nic ci się nie stanie, to jest tylko balkon! Kolejna pogoda za oknem. Halo? Paczka dla mnie? O, a za ile by pan był? Za pół godziny. Wie pan co, nie ma nawet zegarka. Która jest godzina? A, wie pan co, ja jestem umówiony. Ale dobra, kocha to poczeka. No zapraszam. Chce pan jakąś kawę i herbatę? Mam taką, wie pan co, ostatnio byłem w Kolumbii. Kupiłem taką kawę. Kurde, spóźnię się jak zwykle. Kto tu jeszcze do mnie dzwoni? Halo? Ale jak to przecież miał być pan godzinę temu? Jezu, zawsze tak jest, ci kurierzy, nienawidzę was! Dobrze, możesz sobie wziąć tą paczkę, nara! Matko, co to był za ból? Dobra, przejdzie mi. Nic mi nie będzie, zaraz pójdę wystrać to wszystko. To tylko brzuszek. Oła, mój brzuch. Jezus, czego mnie boli ten brzuch? Dlaczego zawsze mnie musi coś boleć? Innych to nie. Au. Może sprawdzę w internecie od czego to? Przecież ja nic nie zjadłam takiego. Rak żołądka. Raki. Nie, mam raka! Nie wiem dlaczego, to wszystko przez żarcie! Dobra, kurde, mam żarcie! Dawaj! Tylko zostaw mi coś! I cunia! Ale będziemy mieć dzisiaj energii! No, myślałem, że wiesz, że jesteś na diecie, ale... Da, Bogu! Dzisiaj tyle zrobimy, że zrzucimy 10 kilo, kurde! Pewnie, dawaj! Masz. Matylda, jedzenie przyszło! Dawaj, ile można czekać? Już masz, to jest dla ciebie. Jestem.
Czemu zamówiłeś pizzę? No, kazałaś się zamówić do jedzenia, no to no, wziąłem... No, ale chcesz, żebym była gruba i będzie grubi, Jezus Maria, że wolę w ogóle nie jeść, będę głodna. Dobrze, to nie jedz, nie musisz jeść, jeśli nie... Chcę jeść! Zdjęcia na Facebooku, przyjaciół, zlajkowane, można i spać. Matko, jak już późno. Co 5 godzin snu tylko mi zostało. Nastawię budzik, ale dobra, lepsze 5 godzin snu niż w ogóle. A nie ma co tracić czasu, trzeba i spać. Oby mi się przyśniły fajne sny. Sama myślę, że jest taka fajna? Jest nienawidzę tych ludzi. Kurde, już jest późno, ja muszę jutro wstać wcześniej rano. Jak zwykle się zasiedziałam. Jezu, nie zasnę. Boże, a jak się nie wyśpię, nie wiem, muszę się wyspać, muszę być jutro wypoczęta. Jezu, nie zasnę. Co ja mam teraz zrobić? Nawet mi się spać nie chce. No dobra, muszę się zmusić. 1 hour later. No i dobra, kończmy w końcu ten film. Jejku, nie kończmy. Musimy jeszcze kogoś pozdrowić. A faktycznie, ale ja muszę tylko coś dodać, że to nie jest tak, że Bart jest optymistą, a ja pesymistą. Mam nadzieję, że o tym wiecie, bo oboje jesteśmy optymistami. Piszcie w komentarzach, kim wy jesteście, optymistą czy pesymistą. Jak wiecie, tutaj były te role troszkę przerysowane. No leciutko, bo chcieliśmy tak pokazać, żeby było trochę bardziej śmieszniej i znacie. No, śmiesznie było, co? No, ja tak chyba na momencie jak zacząłem śmiać. Przy montowaniu jeszcze go nie zacząłem montować, ale wiem, że już zacząłem się śmiać. No, się śmieję cały czas. No, o, jest 23 i trę mordę na cały blok. Dobra, pozdrawiamy teraz. No dobrze. To w dzisiejszym odcinku pozdrawiamy Sandrę Zych. Przeczytaj, co napisała. Wreszcie powraca The Sisters. Uwielbiam wasze psychiczne filmy, bo zawsze mnie rozbawiacie. Zawsze mama wchodzi mi do pokoju i się pyta, co ty tam, Sandro, oglądasz. Pozdrawiam. Pozdrawiamy też mamunię. Pozdrawiamy mamunię, pozdrawiamy Sandrę Zych. W każdym razie dziękujemy bardzo za komentarz i za aktywność. A jak ty chcesz być pozdrowiony, zostaw kciuka, komentarz. Optymista lub pesymista, w zależności kto jest ci bardziej bliżej. A może jesteś bardziej po prostu realistą. I nie patrzysz na ani pozytywy, ani negatywy. Albo marzyciel. Albo marzyciel. Ty jesteś marzyciel. Ja tak, jestem taki marzycielo... Marzycielski chłopak. Marzycielsko-optymisto, ale też czasem realisto. I pesymista. Ciągle narzeka. No ciągle, ale chodzi. Zabić. No bo my mamy taki głos, no, normalnie. No bo przed kamerą, no to my mamy tak, jak chodzimy do ulicy. Do ulicy. Chodzimy do sklepu, mówimy: poproszę tym gdzianę! Gdzianę i tą wodę! No, ty nie mam głosu, no teraz powiemy. No i tym optymistycznym akcentem, nie pesymistycznym. Kończymy w końcu ten film. Buziaki!